Wow, to się rzeczywiście pojawia. Totalna magia. Hej kochani, witajcie w kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. A dzisiaj przedstawię Wam niezwykłą kolorowankę. Kolorowankę wodną, Water Wow, z takim pisakiem pędzelkowym, dzięki któremu będziemy mogli tworzyć super obrazki wodne. Water Wow to jest właśnie seria, czy też nazwa tej kolorowanki dla dzieciaków od 3 roku życia wzwyż. No i mamy tutaj, słuchajcie, super fajne obrazki. No, wygląda jak typowa kolorowanka, ale taką zupełnie nie jest. Nie będziemy malować kredkami. No i oczywiście tutaj kartki są o wiele grubsze. Mają chyba jakąś dodatkową warstwę, dzięki której będziemy mogli tworzyć te rysuneczki. Tu mamy jakąś wróżkę leśną. Bardzo grube. Tutaj mamy jakąś księżniczkę z żabą czy ropuchą. O, syrenka w świecie wodnym. Także magiczna kolorowanka wodna. Słuchajcie, zaraz przekonamy się, jak dokładnie się nią obsługiwać i jak to będzie wyglądało. Proszę bardzo. Czyli nie ma żadnego, nie zostawia żadnych śladów, w związku z czym tylko i wyłącznie woda będzie nam potrzebna. Właśnie taki sztyfcik, długopis, ten, który mamy tutaj. Aha, wypełniamy wodą. Okej, dobra, mamy już to otwarte. Mam faktycznie dozowniczek taki tutaj, gdzie znajduje się woda. Woda została załadowana, trochę jak jakiś taki pistolet wodny, co nie? Dokręcamy mocno i teraz powinno już wszystko działać. Na górze mamy takie zakończenie pędzelkowe. Bardzo delikatniutki pędzelek. I za pomocą tego właśnie pędzelka będziemy mogli nakładać wodę na... nic nie leci, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Uj, tu coś mi kapnęło. Dobra, co zrobimy? Myślę, że chciałabym pomalować tą syrenkę, bo najbardziej mi się podobała. Słuchajcie, jeszcze raz pokażę, że pędzelek jest zupełnie bielutki, nie ma żadnego koloru na nim. Jest w środku tylko woda. No i zobaczmy. Wow! Pokazuje nam się, co jest pod spodem. Faktycznie pokazują się kolory. Ekstra! Jak magia! No i słuchajcie, za pomocą tylko jednej kredki pędzelka, można wyczarować tyle kolorów. Wszystkie te kolory ukryte są pod tą powłoką tego niezwykłego papieru w malowance, czy też kolorowance wodnej. Możemy pokolorować dalej te włosy. Ale możemy również przejść dalej do odkrywania, co kryje się w tle. Mamy rybkę z długimi płetwami, mamy rozgwiazdę, kolejną rybkę. I jakieś glony, czy też algi. A, jest konik morski. Proszę bardzo. Dalej mamy kawałek po kawałeczku. Odkrywa się przed nami reszta tego wodnego świata. O, ma nawet łuski na reszcie swojego syreniego ciałka. No dobrze. Mam nadzieję, że możecie zobaczyć to dokładnie tak samo jak ja. O, jest delfin. Jak to świetnie się wszystko odkrywa przed nami za pomocą tylko i wyłącznie tego pędzelka. Ojej, coś tutaj dużo wody się wydobyło z pędzelka. Także słuchajcie, no jeśli chodzi o na przykład malowanie w podróży dla dzieciaków, idealny pomysł. Nie trzeba wozić ze sobą fury kredek. O, ta woda się nam tu troszeczkę faktycznie rozlała. Może zbyt pionowo trzymałam pędzelek. O, mamy resztę wodnego świata, są muszelki. Może trzeba jakoś takie bardziej posuwiste ruchy na większej przestrzeni, żeby ta woda się faktycznie nam nie rozlewała. Zobaczcie, to się świetnie przed nami odkrywa. Jak magia, jak za dotknięciem magicznej różdżki. Podoba mi się naprawdę bardzo. Super pomysł. Słuchajcie, tak poza tym,
można tych kolorowanek używać wielokrotnie. Gdy tylko wyschną, wtedy cały kolor znika. Obrazek znowu jest biały i możemy kilkukrotnie używać tego samego obrazka do odsłaniania tych fantastycznych kolorów, które się przed nami pojawiają za dotknięciem magicznej różdżki, a tak naprawdę pisaka wodnego, pędzelka z wodą. Słuchajcie, zobaczcie, ile tu jest kolorów. Ja tylko i wyłącznie miałam w ręku mały pędzelek z wodą. Naprawdę fantastycznie to wygląda. Myślę, że dzieciakom spodoba się bez dwóch zdań. Ja zdecydowanie lajkuję ten pomysł. Tylko i wyłącznie za pomocą tego pędzelka udało mi się stworzyć taki świetny obrazek. No i wielorazowość tych kolorowanek wodnych jest naprawdę dużym atutem. Słuchajcie, oglądajcie nas i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!